Inga nadal próbuje oswoić się z myślą, że w jej życiu pojawił się biologiczny ojciec. Nastolatka nie wie, co myśleć o zapewnieniach mężczyzny, że to nie on nękał ją telefonami i SMS-ami. Paweł? Cześć, Iga. A co ty tutaj robisz? Ja nic, tak tylko. To znaczy, przyszedłem po ciebie. Pomyślałem, że razem pójdziemy na zajęcia. A co tam chowasz? Nic takiego, podniosłem z podłogi. Pokaż mi. Iga, daj spokój. No pokaż. Taka sama koperta, moje imię i nazwisko. To Paweł podrzucił mi ten poprzedni anonim? Czyżby to on wydzwaniał do mnie po nocach i wysyłał mi te SMS-y? Ale dlaczego? Po co miałby to robić? Po co miałby mnie tak straszyć? Nastolatka próbowała kilkakrotnie dodzwonić się do znajomego z uczelni, ale ten nie odbierał jej telefonów. W końcu zdenerwowana poszła na policję i złożyła zeznania obciążającego. Iga! Co się dzieje z twoją komórką? Od rana się nie mogłam dodzwonić. Miałam ściszoną, a teraz rozmawiałam. Coś się stało? No pewnie. Rozmawiałam właśnie z Adamem. Też się nie mógł do ciebie dodzwonić. Słuchaj, wczoraj on i Hubert rozmawiali z Pawłem. Był kompletnie pijany. Przyznał się do wysyłania ci tych chorych SMS-ów. Wiem, że to było. Hubert do ciebie dzwonił? Nie. Właśnie rozmawiałam z gościem z policji. Sprawdzili moje połączenia. Były z telefonu Pawła. Oczywiście nie z tego numeru, który nam podał. Miał jeszcze dwa inne, w tym jeden zastrzeżony. No, to chyba wszystko jasne. Policja już go zgarnia na przesłuchanie. Może dowiem się, co mu odbiło. Mścił się. Chłopakom powiedział, że się w tobie zakochał, a ty nawet jemu nie dałaś szansy. Skreśliłaś go brutalnie na samym starcie. No to co, miałam go zwodzić, oszukiwać? Wiedziałam, że nic z tego nie będzie. No ale wiesz, jacy są faceci. Pocierpiała jego męska duma, poczuł się jak śmieć. Chciał, żebyś nie była taka pewna siebie. Chciał, żebyś się bała. No to mu się udało. Żałosny typ. Iga, jesteś moją przyjaciółką i muszę ci to powiedzieć. Potrafisz być niemiła. Paweł to dupek. Ale nadal pamiętam, jak go potraktowałaś po waszej pierwszej nieudanej randce. Niby jak? Ostro. Za ostro. Koleś był w tobie zakochany, chodziłby za tobą na czterech łapkach, gdybyś tylko mu dała szansę. Usprawiedliwiasz go? Nie, nigdy. Tylko czasami jeden gest albo słowo mogą naprawdę zaboleć. Czyli jednak go usprawiedliwiasz? Nie spodziewałam się tego po tobie. W pierwszej chwili byłam zła na Weronikę, ale teraz myślę, że rzeczywiście mogłam być milsza dla Pawła. Jeśli mnie przeprosi, to wycofam doniesienia z policji. Nie będziemy już kumplami, ale po co mam mu niszczyć życie? Uwielbiam Igę, ale czasami mnie denerwuje. Powinna bardziej zważać na to, jak traktuje innych ludzi. Bo zdarza jej się widzieć tylko czubek własnego nosa. Chłopaki mówili, że Paweł płakał, jak im się zwierzał.